sześć walk, które stoczyłem w klatce, wszystkie udało mi się wygrać i wszystkie udało mi się wygrać przez nokaut techniczny w pierwszej rundzie. Jest to niesamowite uczucie, kiedy sędzia przerywa walkę, bo wie, że to już jest koniec. Człowiek może się wtedy cieszyć zwycięstwem, na które pracował wiele tygodni, a czasami miesięcy. Z Kołeckim mi się wydaje, że nie każdy chce walczyć i coraz trudniej jest zakontraktować przeciwników, bo każdy ma w głowie to, że może jego głowa być rozbita. No Szymek to jest maszyna, to jest tornado, tak? Jeżeli ktoś stanie na jego drodze, będzie chciał go zmieść i do tej pory mu się udaje, tak? Nie czytam komentarzy, nie zwracam też uwagi na komentarze, które mówią, że ja walczę z słabymi przeciwnikami, bo ja nie walczę ze słabymi przeciwnikami. Oczywiście nie walczę też z topowymi, ale walczę z solidnymi, dobrymi zawodnikami, jakby przeanalizować z kim walczyli moi przeciwnicy lub niektórzy na jakim są poziomie. Choćby Michał Orkowski jest już drugi rok w 15 w wadze ciężkiej w Polsce. Można mówić, że Balejko ma ujemny rekord, ale Balejko walczył z topowymi zawodnikami. Walczył z Adamem Uchińskim, z Karolem Linowskim, z Marcinem Wójcikiem i toczył tam niezłe boje. Także to na pewno nie są słabi, a każdy, kto to mówi, to najpierw niech się z nimi zmierzy. Ale to na mnie jakoś nie wpływa. Ja mam swój plan na MMA, na rozwój w tym i na pewno jakieś takie podszeptywania z boku nie zmienią mojej koncepcji. A jeżeli znowu Szymek wygra w minutę, to znowu powiedzą, że był słaby przeciwnik? Nie, po prostu Szymek po prostu jest bardzo dobry i Szymek ma talent i Szymek jest pracowity, pracuje trzy razy więcej niż inni, więc dlatego wygrywa, a nie dlatego, że ma słabych przeciwników. Dotychczas w moich sześciu walkach miałem dwa trudne momenty. Pierwszy knockdown, który zaliczyłem w mojej trzeciej walce w Wieliczce po ciosie Łukasza Łysoniewskiego, to było dla mnie bardzo duże nowe doświadczenie i musiałem się mocno ratować z tych opresji oraz w sytuacji, kiedy Michał Orkowski założył mi gilotynę po wejściu w nogach i to była też trudna akcja do wybronienia i to były takie dwa bardzo poważne zagrożenia w moich dotychczasowych walkach. Na szczęście udało mi się z nim wyjść obronną ręką. Chyba tylko psychopata mógłby spać przed walką spokojnie i tutaj nie ma co ukrywać, że emocje zawsze są, natomiast muszę powiedzieć, że śpię dość spokojnie. To nie są te same noce, co wiele miesięcy do walki, ale muszę powiedzieć, że śpię dość spokojnie. Nawet przed ostatnią galą miałem taki moment, że w ciągu dnia półtorej godziny udało mi się spać. Zawsze widmo porażki gdzieś tam jest, natomiast wchodząc do klatki raczej jestem pewny swojego zwycięstwa. Ja to bym chciał go widzieć w UFC. A nie wiem, czy tam pójdzie. Szymon się śmieje, że to za wysokie progi dla niego, bo Szymek jest skromnym człowiekiem. Kontrakt z Tomkiem Babilońskim jest bez terminu, natomiast był na 6 walk. Ta, która mnie czeka teraz w Międzyzdrojach, jest piątą w naszej umowie, czyli po tej będzie jeszcze jedna. Co najmniej jeszcze jedna, być może będzie ich więcej, czas pokaże. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy zawalczę w KSW. Na razie mam Międzyzdroje plus jeszcze jedną galę z Tomkiem Babilońskim. Oczywiście od Tomka mam też propozycje kolejnych walk, ale ja na tym się nie skupiam. Ja mam dwa poważne zadania przed sobą i dopiero po tym będę się zastanawiał, co dalej. Pewno będzie w czołówce wagi 93 lub ciężkiej w Polsce. To znaczy, że pierwsza piątka wagi 93, pierwsza piątka wagi plus, myślę, że to jest dla Szymona możliwe, tak? Zestawienie mnie z Mariuszem Kudzianowskim w jednej walce to jest zestawienie medialne, pewnie oczekiwane przez wielu kibiców, natomiast moim zdaniem mało realne. Jesteśmy w zupełnie innych kategoriach wagowych. Poza tym chyba to jest najpoważniejsza przeszkoda. Mariusz jest moim kolegą i trudno by mi było rywalizować z kolegą, z którym znam się od ponad 10 lat. Jest to mało realna walka. Nie mam konkretnego nazwiska, z którym chciałbym zawalczyć. Absolutnie. To ja nie jestem na tym poziomie, żebym sobie wybierał jakichś topowych zawodników. Jeżeli do takich walk dojdzie, to je stoczę. Jeżeli nie, to też nie będę płakał z tego powodu.